Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z Roomtourami. Tym razem pokażę wam filmiki, jak mieszkają króliczki moich widzów. Wiem, że dawno nie było Roomtourów, wiem, że ogólnie sobie troszeczkę zawalam YouTube'a, ale powiem wam szczerze, że naprawdę mam mnóstwo roboty, nie tylko ze sklepem, ale również i w związku z uczelnią, bo już lada moment będę składać pracę, więc troszeczkę się to wszystko wydłuża. Na razie nie przyjmuję nowych filmów, nie piszcie do mnie o to, po prostu ich nie przyjmuję i koniec, kropka. Może w czerwcu, ale zobaczymy. Także koniec gadania, zajmujemy się teraz oglądaniem warunków. Cześć, ośrodkowe rady! W tym filmiku mam nadzieję, że też mnie wybierzesz. Jak wybrałaś mnie, to mega będę wdzięczna. To jest moje marzenie. I w tym filmiku pokażę wam, jak żyją moje dwa króliczki, Kokos i Misiu. To jest Kokos, niestety za bardzo nie chce nam się tutaj pokazać, ale... No, ale on ma właśnie 2 lata i jest wykastrowany od roku. O! To jest Misiu. Misiu, pokaż się. To jest Misiu, ma... No, będzie miał 6 miesięcy, jest u nas od 2 miesięcy. I jeszcze go nie wykastrowaliśmy, bo weterynarz nam powiedział, że jest za mały. Dlatego są w osobnych klatkach. I no, trochę już kokos narozwalał. Jest nawet czysto w miarę, bo parę godzin temu sprzątałam. Chyba z 5 godzin temu. Ale i tak jest nieporządek. I przejdźmy do rzeczy. Tutaj jest kuweta po obu stronach, paśniki po obu stronach, miseczki z wodą po obu stronach, jest jedzenie, no to daj mi miseczki. Twoje ciasteczka z przepisów po obu stronach. To jest, żeby, bo tam jest kontakt, żeby nic się nie stało. Tu są domki po obu stronach i kocyczki po obu stronach. I oczywiście króliki po obu stronach, a po jednej stronie jest tylko zabawka, bo chciałam przetestować. Kupiłam tylko jedną, jak będzie się sprawdzać, to kupię 2. A to ciasteczka z twojego przepisu. Bardzo fajnie wyszły i posmakowały moim króliczkom. Pierwszą rzeczą, którą moje króliki jedzą, to jest babka koncentrowana. Następna rzecz to pokrzywa. Buraki suszone, końcówka mlecza, gałązki z tego drzewka od malin, pokrzywa, i tu są ziółka podstawowe, a to jest w starej miseczce, ponieważ jest tego bardzo mało i to jest z mieszanka, nie pamiętam już, który z Divo. Tutaj jest jeszcze nasz granulat, taki cieniutki, bo grubego nie umiem po prostu jeść, bo jest chyba za nie za duży czy coś takiego. Nad klatką, bo fajnie postawić. Tu mamy drapak, gdzie można na przykład sianko albo różne zioła wsadzić. Nie pamiętam z jakiej firmy. Zapomniałam jeszcze jakie wymiary. Tak, klatka ma w długości 120 cm na 60 cm. Wydaje mi się, że to jest ok. Nawet jak na takiego małego królika. A kokosa, połówka, klatka, część 120 cm na 120 cm. No. Jednak zdążę ci pokazać rybę i czym ją żywię. Ryba ma takie duże akwarium, wydaje mi się, że 30 litrów. Ma takiego jednorożca, kotka, i taką żabę, i jakieś kamyczki na dole, i jakieś tło. I ogólnie nie widać jej dobrze, ale jest bardzo ładna. To jest bojownik. I ma karmę w postaci kuleczek. I ma jeszcze takie coś, żeby oczyszczać wodę. I co tydzień włączam jej filtr. I takim akcentem wodnym, rybowym
kończę już ten filmik, więc bujeczkę cieplutko, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału i pa pa! Bujeczki pewnie już od dawna są połączone, bo jednak filmik już troszeczkę ma, jest jeszcze z 2020 roku, więc podejrzewam, że już wszystko tutaj, jeżeli chodzi o łączenie, jest za tobą. Warunki mi się bardzo podobały, bo nawet pomimo tego, że właśnie króliczki nie mogą być razem, to każdy z nich miał tutaj swoją przestrzeń i to wcale nie małą, więc super. Dieta w porządku, jedynie nie wiem, co to był za granulat, taki dosyć drobny, nie kojarzę takiego granulatu na rynku, ale nie jest powiedziane, że jest zły, więc może się okazać, że jest w porządku. I tak jest już dobrze, że to nie jest kolorowa mieszanka, także tutaj duży plus. No i generalnie bardzo mi się podobało, także dzięki za wysłanie filmiku. Dzisiaj ci powiem taki room tour mego króliczka Trusi. Tutaj ma takie rzeczy i cały czas moja Trusia do kuwety wywala się, no i nie wiem co robić. Tutaj ma schodki, tutaj ma Renault Versa Laga. Ma domek i ja ten granulat jej podaję rano, a na wieczór dostaję tylko zioła. Tutaj ma kryjówę. Suszone zioła i owoce. Zioła. Suszone jabłuszka. Sianko i pellet. Proszę cię o jakieś porady dla nas, bo Trusia ma dopiero 5 miesięcy, u mnie jest 4. Kolejny filmik za nami, jeżeli chodzi o warunki, to naprawdę fajnie. Króliczek ma dużą, otwartą klatkę, oprócz tego ma dużo miejsca do biegania po pokoju. Nie wiem, jak on się porusza po panelach, czy się porusza. Moją radą może być właśnie to, żeby mu rozłożyć jakiś gumolit, czy kocyk, czy cokolwiek innego, po czym króliczek będzie mógł właśnie swobodnie się poruszać po panelach, bo niestety panele bywają śliskie dla króliczków i może się okazać, że nie jest to dla niego przyjemne i może tam w ogóle nie chcieć wychodzić, ale nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale w każdym razie na pewno kocyk by mu ułatwił to chodzenie. Generalnie nie mam się tutaj do czego przyczepić, także fajnie, w porządku, wszystko. Dzięki za wysłanie filmiku. Hejka, dzisiaj chciałabym pokazać room tour klatki moich królików. Ogólnie chciałam jeszcze powiedzieć, że moje króliki mają prawie całodobowy wybieg. I teraz właśnie są na wybiegu. Więc tak, zaczynamy room tour. Klatka moich królików jest wyścielana sianem i tylko sianem, nic, żadnym granulatem, tylko właśnie mają siano. I nie mają żadnej kuwety, bo nie są nauczone. Więc tak, tutaj mamy paśnik, jakąś zabawkę i wodę. Karmy mają tutaj. Oczywiście domek i pod klatką mają taki kocyk. I ogólnie klatka jest takiej długości, mam nadzieję, że jest dobrej wielkości. I ogólnie one mają taką karmę, tych drobców im nie daję, bo właśnie przestałam im gorać. Wiem, że ta karma jest zła, ale niedługo jadę kupić nową. I tutaj miały jeszcze ziółka. Pa, pa! Jeżeli chodzi o te warunki, to fajna, duża, przestronna klatka razem z wybiegiem, także super pod tym względem. Fajnie, że króliczki są dwa, bo są to zwierzaki stadne, dlatego to jest bardzo ważne. Jednak jeżeli chodzi o karmę i te dropsy, to niestety trzeba to koniecznie wywalić i wymienić na dobre jakościową karmę. No i oczywiście ziółka, żeby dołączyć też do diety, no bo sianko jest, ale nie powinno ono być na podłożu, raczej powinno być w paśniku, w miserce. No, jako podłoże jest to słaba opcja, poza tym jak to królik zasika, to po prostu niemiłosiernie śmierdzi, więc się to na pewno też pod tym względem nie sprawdzi. Polecam zainwestować w kuwetkę i jakiś żwirek, na przykład pelet. Witaj uszatkowe rady, chciałbym Ci pokazać po prostu, jak żyje mój króliczek do room touru. Mam nadzieję, że wszystko z nim jest ok. Mam go dopiero około 2 tygodni, ma już mniej więcej z 10 tygodni. Tutaj w tej miseczce zazwyczaj sobie śpi, tutaj ma kuwetę, gdzie się załatwia, tutaj ma poidełko, oczywiście dajemy jej tutaj gałązki, to jest chyba gałązka wierzby, mi się tak zdaje. Jeśli chodzi o wodę, to oczywiście codziennie wymieniamy, klatka także jest ogromna, bo to jest około 100 na 60 bodajże centymetrów. Spuszczamy ją tutaj codziennie, biega sobie po całym moim pokoju. Jeśli chodzi o dietę, tutaj mamy Versele Laga Complete Kuni Junior. Daję jej mniej więcej 3 razy po 2 łyżeczki dziennie. Do tego dajemy jej po listku porzeczki do każdego posiłku. Ziółka nam się niestety skończyły, ale kupiłem po prostu taką mieszankę w zoologicznym, może w przyszłości Ci po prostu pokażę. Sianko także mamy tutaj zoologicznego. Jeśli chodzi na ile ją spuszczamy, no to mniej więcej jest to 3-4 godzinki. I tutaj jak widać jest przesłodka.
grubiutka, taka trochę się zrobiła, bo jeszcze rośnie. No powiem Ci, że ma ona dużo energii, ponieważ często jak po prostu jeszcze jak jest zmęczona, to sobie odpoczywa przez północy, a drugie północy cały czas trzęsie głową i po prostu biega w tej wewte. Chora na pewno nie jest, bo jak ją za łóżka biorę, to nie odczuwa bólu. I co? To byłby cały room tour. Mam nadzieję, że, no, że dobrze się opiekuje tutaj naszą Ineczką. No to co? Masz przepięknego króliczka. Jak na niego patrzyłam, to aż mi się przypomniało, jak miałam małą Mimcię i była takim małym, kochanym słodziaczkiem. Także bardzo Ci zazdroszczę, że też tutaj na tym filmiku jest ten mały, taki cudowny słodziaczek. Widzę, że naprawdę bardzo tutaj jest duże... duża wiedza na temat tego, jak opiekować się króliczkiem, bo wszystko jest tak, jak trzeba. Dobra karma, ziółka, sianko i przede wszystkim fajnie, że króliczkowi też tutaj do klatki włożono gałązkę, bo to też jest taki ciekawy element wystroju, ale i diety, bo to króliczki bardzo lubią gryźć takie rzeczy, także super. I naprawdę warunki mi się podobają. Na przyszłość, co mogę doradzić, to żeby pomyśleć właśnie o towarzystwie, bo tak jak wspomniałam przed chwilką, są to zwierzątka stadne, dlatego jest to bardzo ważne, by jednak króliczki były minimum dwa. Hejka kochani, witam Was w moim room tourze, a dzisiaj pokażę Wam warunki Tosiki, mojego królika, który jest dokładnie tam, zaraz Wam go dzisiaj pokażę, ale zaczniemy od jej warunków, które ma w klatce. Siedzi tutaj około całą noc i właściwie rano, potem ją wypuszczam i biega tak 23. Co ma w klatce? No myślę, że to co każdy królik ma w klatce, czyli paśnik oczywiście z sianem 24 godziny na dobę, poidełko, tam ma kuwetę, której tam obecnie nie ma, bo jest na wybiegu, a tam ma taką podwójną, mój cień widać, podwójną miskę. I tam jej kładę karmę, którą zaraz Wam pokażę, właściwie granulat, a w drugiej zależy. Dobrze. Tośka sobie siedzi ogólnie tam z moim bratem. Jest bardzo fajnym królikiem, ma 2 latka już. Tutaj ma balkon, na którym przebywała większość czasu. Lubi sobie tutaj siedzieć, nawet gdy otwieramy klatkę, czasami nie chce zwieść i sobie tutaj siedzi. Dobrze, tutaj mamy półki Tosi, tu mamy półki Tosi. I tam pewnie też mamy jeszcze półki Tosi. Tam również mamy półki Tosi. Generalnie wszędzie mamy półki Tosi, bo Tosia to jest wszędzie. Tutaj mamy jej ziółka. Jest to mieszanka z Herbal Petsu Król Ziółka. Tak ładnie podpisana. Grzebień. Jest. Obcinacz do pazurków. Tak jest lepsze światło. Tutaj mamy jej starą taką kanapę, ale już jej nie używa, bo nie wywala. Tutaj mamy zbierane latem świeże mlecze. Ogólnie mi się to połamało, ale to będzie miała latem nowe. A tutaj mamy karmę spokojnie, mam tutaj Wersel Lage Complete Adult chyba. Jest tutaj pudełko od Vitapolu, ale już ona już chyba ma około 2 lat, bo to jej pierwsza karma była, więc nie podaje spokojnie. Wiem, że to syf. Dobra. Więc tak. Tutaj mamy kolejną rzecz. Jest... Są płatki kwiatów, których już prawie nie ma. To się służy. Zielemniszka. Chipsy, tatura z roku. Wszystko w większości Herbal Pets albo właśnie Zuzala. No i generalnie mamy tutaj jeszcze pełno z Herbal Petsu. Ona nie będę wszystkiego wyjmował, bo to koniecznie nie ma sensu. Tu, tam na dole jeszcze są króli ziółka, druga paczka, ale to też w sumie nie jest ważne. Tu jest Tośka, spokojnie tylko kary nigdy tutaj nie ma. Jest teraz, ponieważ daje nam oświetlenie, które w sumie tak nic nie daje. Dobrze, przechodzimy dalej. Tutaj jest sianko. Nie mam go tak mało w tych kartonach, tam i tam też jest sianko, więc spokojnie. No. Tutaj jest jej karma, ponieważ byłem na wakacjach i moja mama, na feriach i moja mama daje dużo, na 3 dni chyba tej karmy i ją po prostu odłożyłem, żeby się nie przejadło. Dobrze, tutaj mamy wyżej. Liście, brzozy, no, jakieś tu, liście, dobrze. Patyki, dwie właśnie kuni adult, tam są jeszcze liście.
takiego u mnie pierdoły niepotrzebne. Znaczy potrzebne. Chodzi o to, że sianko tam jest i wiele takich innych rzeczy. Tu są puste pudełka. Tam jest siano. Więc generalnie wszędzie siano. Może teraz wam pokażę, słuchajcie, tutaj. Tu jest taki kącik Tosi, czyli jej poduszka, kuweta. Tam jest. Co jeszcze by tu pokazać? Tu Tosia. Już ją pokazywałem. I kochani, właśnie dzisiaj z bratem właśnie zrobiliśmy jej ciasteczka ziołowe, inspirując się właśnie twoim filmikiem o tych ciasteczkach. Trochę nam nie wyszły, ale są gites i się suszą. I będę je przewracać jutro, nie wiem jak ja to zrobię, no jakoś damy radę. Co jeszcze? Pozdrawiamy z Tośką oczywiście. O, tam właśnie jest. Jeżeli mamy jakieś złe warunki i to zauważysz, po prostu nam to powiedz. Wprost my je zmienimy jak najszybciej. I to chyba wszystko, co chciałem pokazać. Tak. No. Pozdrawiamy oczywiście z Tosiulką, która wyszła gdzieś tam, oczywiście, gdzie ona się zawsze pakuje. I wszystko. Dzięki, pozdrawiam, pa. No i kolejny room tour za nami, tym razem Kamil, który już wcale nie ma 15 lat, tylko trochę więcej, bo ten filmik wysłał mi dawno, dawno temu. Pamiętam, jak mówił, że mi wysłał, no ale niestety kolejka u królików jest tak długa, że naprawdę, no podejrzewam, że gdybym się teraz nie zebrała, to mógłbyś doczekać 18. To się już ma zupełnie inny wybieg i ma swój monitoring i nawet ma swoją stronę na Facebooku, także to nie są przelewki. Tutaj bardzo ewoluowało, bo z Kamilem akurat miałam prywatny kontakt, więc wiem, że tutaj się naprawdę bardzo, bardzo zmieniło. Co mogę tutaj ocenić, to tutaj wszystko było w porządku, minimalizm w klatce, nie była niczym zagrodzona, nie wszystko generalnie tak, jak być powinno, tylko widzę, że brak kuwety, ale podejrzewałam, że to było chwilowe, bo teraz to zupełnie inaczej wygląda. W diecie dużo ziółek, wszystko tak jak trzeba, króliczek wybiegany, zadowolony, rozpieszczony ciasteczkami, także żyć nie umierać u takich opiekunów. Cześć, ja się nazywam Michał, a to jest mój królik Kapi. Jest to rasa mini lup. Mam taką klatkę. Jest on bardzo przyjacielski. Już pierwszego dnia do nas podchodził. W klatce ma rolkę papieru. Taką kostkę. Taką, tu są one. Uczy on się dopiero kuwetowania. Ma też piłeczkę tutaj. Sianko. I tak wygląda jego cały asortyment. Są takie granulki do tej kuwety pod spód. Taki płyn do mycia kuwet. Tu jest jego jedzonko z miską. Szczotka. I to jest chyba utwardzacz do wody, tak mi się wydaje. Nie, przepraszam, to jest zakwasacz. Zakwaszacz do wody. Kapi bardzo często wychodzi. Wręcz praktycznie w ogóle nie siedzi w klatce. I mam też taką butelkę 250 ml. I to już chyba tyle. Kolejny króliczek za nami, tym razem mini lopek, czyli baranek miniaturka. Co się rzuca na pierwszy rzut oka poza słodkościami w postaci tego króliczka, to, że wystrój klatki jest w porządku, aczkolwiek jej rozmiar jest bardzo mały, bo niestety jest to klatka 60, minimum dla króliczków miniaturowych jest to 100 cm, a zalecane jest jednak 120 cm, żeby króliczek miał troszeczkę więcej przestrzeni. Co do tutaj rzeczy, które podajesz swojemu króliczkowi, to generalnie nie mam większych zastrzeżeń, aczkolwiek niepokojący jest ten zakwaszacz, ponieważ to maskuje objawy kokcydiozy, to nie leczy. Hodowcy to podają, żeby po prostu królik nie miał objawów kokcydiozy i jest to bardzo zła praktyka, także no jeżeli dostajecie królika z hodowli i dostajecie razem z nim zakwaszacz, to powinna się wam świecić czerwona lampka i generalnie taki zakwaszacz od razu w domu odstawiamy, nie podajemy, tak samo jak nie podajemy karm z takimi zakwaszaczami, bo to na tej samej zasadzie działa. I po 2-3 tygodniach dajemy bobki do badania i wtedy widzimy, jaki stan zwierzaka jest po prostu i zazwyczaj wyjdą wam po prostu w gale kokcydia, które trzeba wyleczyć, a nie maskować. Także no szkoda, że tak było tutaj w tym przypadku. Mam nadzieję, że króliczek dorósł, jest zdrowy
i wszystko z nim w porządku, no ale niestety no, trzeba uważać, bo to często hodowcy dają razem z królikiem takie jakieś tam dodatki i co nie jest do końca w porządku moim zdaniem. Powiem szczerze, że bardzo ciężko się ten filmik oglądało przez te napisy, które po prostu oczopląs robiły, więc na przykład jak nie chcecie nagrywać, to róbcie napisy, ale normalne, a nie takie, które co chwilę po prostu tak męczą oko. Jeżeli chodzi o klatkę, to wygląda na odpowiednich wymiarów, choć albo to jest 80, ale dziwne jest dla mnie to, że ona w ogóle nie ma drzwiczek. Przecież klatka dla królika, która nie ma drzwiczek, to gniot. Niestety, ale no, klatka powinna mieć drzwiczki, żeby królik mógł z niej swobodnie wyjść, a nie żeby był za każdym razem otwierany. Nie wiem, czy ja tutaj coś źle zauważyłam, czy co, ale no ja nie widzę tutaj na filmiku, więc tutaj na pewno klatkę będzie trzeba zmienić, żeby króliczek miał możliwość samodzielnego wyjścia. Jeżeli chodzi o dietę i tutaj to, co się pojawia, no to wygląda to wszystko w porządku. No też przez te napisy to uwaga skupia się na tych napisach ruchomych zamiast na tym, co jest tam z tyłu, ale wierzę, że wiesz, jak żywić swojego króliczka, bo nie widziałam tutaj żadnej niezdrowej rzeczy, także generalnie warunki w porządku, bo tutaj też napisane, że klatka 100 na 50, także spoko, choć tak jakoś na mniejszą wygląda, ale wydaje mi się, że może to właśnie tak przez to brak drzwiczek, jakiejś tam symetrii i możliwości ocenienia wymiarów. Co mogę polecić? Wymianę na bardziej ludzką klatkę, to znaczy bardziej taką, która się właśnie otwiera i królik będzie mógł swobodnie się poruszać. No i tak jak tutaj pisałaś, że pomyślcie o towarzystwie, to super pomysł, to będzie na pewno świetna decyzja i króliczek na tym zyska. Także bardzo dziękuję za wysłanie warunków, fajnie, że masz tutaj prawidłową dietę, a króliczek jest prześliczny, naprawdę jest przesłodkim króliczkiem, więc mam nadzieję, że się zdrowo chowa. Dzięki za wysłanie. Hej, mam na imię Natalia, mam 14 lat i chciałabym Ci pokazać, jak mieszkają moje króliczki. To tak, to jest Tuptuś oraz Loluś. Króliczki są u mnie od w sumie dawna, Tuptuś od kilku miesięcy, a Loluś chyba od 2 tygodni, coś takiego. To jest ich kojec. Kojec jest zamykany jedynie na noc albo jak gdzieś wychodzę. Tu mają pellet z kubetą, paśnik z sianem, jakieś zabawki, łóżeczko, takie jakby łóżeczko, picie. Teraz jedzą sobie ziółka i rozwalają przy tym wszystko. No ale króliki mają mój cały pokój do dyspozycji. Tu jest garderoba. Tak, to jest sprawka królików. Tam trzymam dla nich siano oraz pellet. Tu jest ich transporter. Tu jest wór ze śmieciami i szczotka, bo zamiatam codziennie 2 razy pokój. Bo oczywiście maluchy mnie rozrabiają. Tu jest zaklejone, bo Lolek mi się po prostu pchał pod komodę i później nie mógł wyjść. Tu jest szafa z ziółkami, tu jest masa ziółek. Tam są też ziółka oraz przysmaczki, na przykład topinambur, ich granulat, gałązki jakieś, gryzaczki takie, pięki brzozowe, na przykład z buraczkiem suszonym, coś takiego. Oraz dodatki od kojca i tym podobnych rzeczy. Tu jeszcze raz pokazuję Ci króliczki i się żegnam. Tak, tam mój pies szczekał. To pa, pa! Warunki bardzo ładne, filmik naprawdę dobrze przygotowany, warunki również. Kojec jest przestronny, fajnie wpasowany w lukę między łóżkiem a ścianą, także naprawdę mi się tutaj podoba, bo króliczki nie dość, że mają dużo miejsca w kojcu,
to jeszcze mogą sobie wychodzić na pokój. No szkody szkodami, skądś to znam. Niestety to są takie zwierzaczki, że robią jakieś tam zniszczenia, ale najważniejsze, że nic im się finalnie nie dzieje, a my jakoś tam ludzie przebolejemy to, co tam króliczki narobią. Jeżeli chodzi o dietę, to wszystko w porządku, jest tak jak być powinno, dużo ziółek, dobry granulat, nie żaden tam mieszanka zbożowa, no i oczywiście sianków, paśników, kojcu, także wszystko jest tak jak powinno. Kurczę, sianko, jednak mi się chyba rzuciło na oczy, jest tam sianko? Zdawało mi się, że widziałam paśnik, aha. Ten plastikowe pudełko to pewnie miało być... A nie, jest! Przepraszam. Bo ja spojrzałam po prostu na to pudełko i wydawało mi się, że jednak nie ma sianko, tylko jest miejsce na sianko, ale jednak później po najechaniu na odpowiedni obraz, tutaj na odpowiednią klatkę w filmie, widać, że jest paśniczek troszeczkę już wyjedzony, ale zapewne będzie to wszystko uzupełnione. Także dzięki za wysłanie filmu, jest naprawdę spoko. Dzisiaj chcę Wam pokazać room tour klatko wybiegu mojego oto króliczka Pusi. Nie wiem czy pamiętasz, ale Pusia występowała w 8 odcinku room tourów. Tak więc Pusia ma, jak wspominałam, kojco klatkę. Tak to się prezentuje. Tu jest Pusia. Tu ma właśnie ma taki bujaczek, taką budkę, domek dla kotów z Biedronki. I służy to właśnie Puśce jako taki domek, siedzi sobie. Tutaj Pusia już zjada swoją prawie kolację ziółek, miseczka z Trixie, o. Pusia już idzie. Tutaj ma poduszeczkę zrobioną z pluszaka. I to nie są bobki, tylko to są drewienka, jabłoni, gałązki i owoce lasów bodajże. Tutaj ma paśnik. A tu z Trixie, a tutaj ma z jakiejś tam firmy tunel z kwiatów. Tam w klatce ma taki koc na tym, że miała też tak przytulnie domek. I tam ma kuwetę ze zwykłego pojemnika dla ludzi. Tam właśnie Pusia się załatwia. A tam w rogu ma kulę. I tam jak Pusia pokazuje, tam ma miseczkę z wodą i właśnie poszła pić. Tak więc, nie przedłużając, pokażę Wam Pusi jedzonko. Tak więc tak przedstawię się Pusi cały zapas. Wiem, że to może nie jest dużo ziółek, ale mam tutaj ziółka podstawowe i tam chyba mam taką nadzieję, że są wszystkie zioła, które Pusia potrzebuje. Tak więc Pusia ma na śniadanko taki Wersellaga granulat z marchewki, coś takiego. Dalej ma gałązki, jabłoni i właśnie owoce lasów, to co tam miała położone na tej poduszeczce. Tutaj ma siemię lniane, takie pudełeczko i dostaje 2 razy w tygodniu, zależy, po pół łyżeczki. Tutaj mam kwiatki i płatki, ale tutaj niestety pod taśmą już się wszystko zmazało i nie jestem w stanie odczytać, no ale coś takiego, tak to wygląda. O. I dostaję tego po kilka listków albo po kilka kwiatków, tak do ozdoby po prostu. Tutaj ma babkę lancetowatą. Ona ma taki kolor dlatego, że była wyciągnięta z tego oto tunelu kwiatowego. Tak więc no, Pusia wyciągnęła sobie to, nie zjadła babki lancetowatej i zostawiła sam tunel sobie. Tak więc no, tutaj ma jeszcze jabłuszka, które suszyłam w tej miseczce. Dalej Pusia ma meliskę. Tutaj ma zioła podstawowe dla królika i to jest ziele mniszka, babki, mięty, melisy, pokrzywy, rumianku, krwawnika, kwiat nagietka, korzeń cykorii, liść brzozy, kora wierzby z Herbal Pets. No i mam nadzieję, że tutaj wszystko jej dopełnia, tego co nie mam.
I zostało nam już pół pudełeczka, trzeba uzupełnić. Dalej w takim pudełeczku mamy mniszek lekarski. Nie wiem z jakiej firmy, z ziołowy paśnik chyba, coś takiego. Tutaj mam babkę lancetowatą z Herbal Pets. I tutaj mam pokrzywę z Herbal Pets. I w takiej oto jeszcze skrzyni Puzia ma zapas żwirku i siana. Tak więc my z Pusią dziękujemy za uwagę. O, Pusia właśnie sobie wzięła jabłuszko i ucieka. O. Tak więc dziękujemy i proszę Cię o jakieś porady, co mogę zmienić. Tak więc pa pa! Mam nadzieję, że Ci się podobało! To już przedostatni filmik, więc jeszcze będzie jeden. Jeżeli chodzi o te warunki, to są naprawdę super. Kojec duży, zmieściłby z pewnością jeszcze jednego króliczka, także polecam rozważyć towarzystwo, bo króliczki dobrze się czują, gdy mają jednak towarzysza swojego gatunku, przynajmniej w większości tak jest. Dieta w porządku. To, co tutaj widziałam, to naprawdę nie mam się do czego przyczepić, także moja ocena będzie szybka i pozytywna, także dziękuję za wysłanie filmiku i mam nadzieję, że ludzie będą czerpać właśnie z takich warunków, które są w porządku, bo naprawdę ważne, żeby zwierzak miał dobrze, bo to jednak bardzo wpływa na jego komfort, nie tylko psychiczny, ale także fizyczny, więc zachęcam Was do tego, by dążyć do tego, aby króliczki Wasze oraz inne zwierzaki miały warunki spełniające minimum, a najlepiej celować w optimum. Cześć, jestem Nadia. Dzisiaj pokażę Ci room tour moich królików Szafirka i Wanilii. Wanilia ma 2 lata, Szafirek ma niecały rok. No i tak wygląda ich klatka. Ich klatka to są 2 metry na chyba 80 cm, tak? I tutaj mają kuwetopaśnik, mają miseczkę przyczepianą, mają talerzyk na warzywa, mają kock, no i na działa ten talerzyk jest, mają zabawki i gałązki jabłoni, mają też 2 kartonorki, jedna jest dla Wanilii, jedna jest dla Szafirka i tam podkłada tam taki, oj, ten kojec mam taki jak Ty miałaś chyba dla swojej buni, no i tak, tutaj jest takimi ziółkami. Karmię ich. Chyba nie zbyt widać, no ale już trudno. Tyle mam tych ziółek. Ja czasu do czasu dostaję to. No, ja bym się chciała już z Tobą pożegnać. Oni też się z Tobą żegnają. No i pa, pa. Bardzo dziękuję za wysłanie warunków. Króliczki mają się naprawdę dobrze. Fajnie, że są 2. Mają bardzo ładnie w kojcu, czyściutko. Widać, że zwierzaczki są takie mega kontaktowe. Także super, że takie warunki właśnie im zapewniasz. Bardzo mi się filmik podobał i widzę, że tutaj duży zapas jedzonka też jest, wszystko tak jak trzeba. Także pod kątem diety też tutaj wszystko się zgadza. Super, że potrafisz zapewnić odpowiednie warunki dla swoich zwierzaków. Życzę wszystkiego dobrego. Kochani, w dzisiejszym filmiku to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Spodziewajcie się kolejnych room tourów niebawem. Mam nadzieję, że uda mi się już regularnie puszczać room toury, tak jak kiedyś to było. Chyba nawet i 2 razy w tygodniu się udawało, ale wiecie, no postaram się, ale nie obiecuję. Także dzięki, pa, pa!